Teraz cały przegląd szczytu, słuchajcie. Lisia góra, tam za drzewami. Hełm. Uklejna, ta, która tam wystaje, tak, trochę. Kamiennik, Babica, Lubomir. I to mamy Beskid Wyspowy. Parszywka. Parszywka jest tutaj. Nie wiem, czy widzicie. Śnieżnica, Lubogoszcz, Ćwilin, Mogilnica, Szczebel. I później mamy Stołową Górę, Gorc, Luboń Wielki, Kudłoń, Jaworzyna, Turbacz. Turbacz jest dokładnie na granicy tutaj. Bukowina Miejska. I tu lecimy teraz, Beskid Makowski chyba to jest. Soska, Naroże, Urbanica, Urbanica, Policja, tutaj, na wprost nie jest Policja. Później mamy Kiczorę. Kiczora to jest ten wystający taki. O, taki cypelek wystający. Później mamy Cyl Hali Śmietanowej. Przełęcz Krowiarki. Właśnie kamienistą Wierch Śmierczyński, on jest tam w oddali koło tej kamienistej. Trzeci Mały, gdzie? Za tą Soską jest teraz go widać. I koło Bystrej, to takie najmniejsze, to jest Starobociański Wierch. Później widać Opuśno, Kolędówki, Soliska, no i Królową, czyli Babią Górę. Obok Małą Babią Górę, tam. Już są za wysokie drzewa tu. Jałowiec, Czerniawa, Sucha, Beskidek, Lachów, Groń i Jaworzyna. I na tym się kończy widok. Cały, słuchajcie, przekrój. Beskid Wyspowy, Gorce, Beskid Makowski, Beskid Żywiecki, Tatry. Nie wiadomo, co tam jeszcze, nie? Przerwa na popas, tu mamy rzeczkę, wzięliśmy trochę wody. Słońce się będzie zaraz schowało, słuchajcie. Ja postaram się to nagrać trybem poklatkowym, bo się nauczyłem ostatnio obsługiwać swój telefon. Aż wstyd się przyznać. I zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? No i mamy po zachodzie słońca. Bo się schowało za chmurę. Mam nadzieję, że to się dobrze nagrało i że będziecie dobrze widzieli. Zagęszcza się nam na szczycie. No i nasze spanie. Tu moje, a tu mojej żony. A kora między nami oczywiście. Słuchajcie, chłopaki tu tak śpią w takim namiocie we dwójkę, nie?
śpicie? We dwójkę, ale to jest wszystko bezpiecznie. Bezpiecznie, okej. Okay. Także spokojnie. To nie jest tak jak w tym kawale, że dwóch facetów przychodzi do lekarza i mówi, chcemy mieć dziecko, a lekarz mówi, panowie, tak się nie da. Nie, to nie tak. Okej. Okay. Słuchajcie, chłopaki zrobili sobie rozgrzewkę. Widzicie, tu mają cały sprzęt, bo idą w Tatry, nie? W Małą Fatrę idziemy. W Małą Fatrę idziecie. W Małą Fatrę idziemy. Tak, będziemy jutro jechać na Małą Fatrę, a dzisiaj się sobie tak rozgrzewkowo rozbiliśmy się tutaj. Na lejciku. Na okay. Lejciku. I jak oceniacie siły przed jutrem? A, tu bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No to świetnie. Było lajtowo, w schronisku się tam, podładowaliśmy sobie wszystko. Powerbanki. Powerbanki są podładowane, także mamy dużo siły na jutro. Okej, okay, dziękuję bardzo. Słuchajcie, tutaj jest rodzinne biwakowanie, ale nie będziemy się na ten temat rozwodzić, bo tutaj ludzie chcą być anonimowi, więc tylko zostaną troszkę pokazani, żebyście zobaczyli też, w czym śpią, jak śpią i tak dalej, i tak dalej. A ja idę dalej. No to robimy jeszcze mały opód szczytu, słuchajcie. Armytek Elf C1. Tak działa. Słuchajcie, wiatr się wzmaga, więc ja się zapinam do swojego worka. Pokażę wam jeszcze widok z okna. To jest widok z okna. Czekam na wschód słońca. Dzień dobry. Dzisiaj ma być burza i ma padać. Wczorajsze piwko dało o sobie znać. Trzeba było niestety wstać. Kto rano wstaje, ten sika daleko.
ja idę gotować wodę na kawę, ale pojechałem tam na tramontanę, na wiatr, petarda. Gotowanie trzeba było przenieść tutaj pod daszek, bo naprawdę zaczyna się nieciekawie, ludzie tutaj uciekają, nie? Zaczyna się nieciekawie z tego powodu, że według prognozy o 11 ma być burza. Na szczęście jeszcze troszkę czasu nam zostało, kawę zdążymy spokojnie wypić. Mówicie o paleniu ognia. Popatrzcie, jesteśmy z trzech stron osłonięci i niestety jak przywieje, to nie kontrolujecie tego w żaden sposób. Moja kawa będzie szybciutko. A propos jeszcze ubrania, bardzo dobrze sprawdza się taka konfiguracja. Krótkie spodnie, bo to jest na to, jak jest ciepło oczywiście. Do tego getry. Ja oczywiście sandały, no ale nie polecam, jeżeli ktoś nie potrafi chodzić. Skarpety wełniane, świetnie się to sprawdza. Moi drodzy, wszyscy się zebrali, nie ma już nikogo, na szczycie jesteśmy sami. Pogoda w dalszym ciągu się psuje. Do pierwszych opadów i burzy zostało nam jeszcze około 2-3 godzin, więc my postanowiliśmy napawać się jeszcze widokami, zanim zejdziemy. O 12 mamy naszą góralską mszę, która jest na groniu Jana Pawła II. Dlatego też, jeżeli pozwolicie, nie będę tego relacjonował. Stąd też widać dwa jeziora. Tutaj jest jezioro Żywieckie i Międzybrodzkie zarazem. Międzybrodzkie i Żywieckie łączy przesmyk. Jest sztuczne jezioro na sztuczny zalew. Zalew Mucharski, do którego jest zrobiony na rzece Skawie. Czyli od wschodu słońca macie jezioro Mucharskie, od zachodu jezioro Żywieckie i jezioro Międzybrodzkie. No i schodzimy w mrzaweczce. Mam nadzieję, że nam się uda zejść, zanim przyjdzie ta ulewa. Pożegnanie z widoczkami. Do następnego razu. No i tyle. Ale widoczki przednie, nie? Petarda.
to wszystko w dzisiejszym materiale. Zostańcie w duchu i zapraszam na 10. spotkanie leśnych ludzi. Właśnie tam.